Na wielu serwerach pod komendą ukośnik kit można odebrać kity. I to właśnie dzisiaj będę Wam pokazywał, jak takie kity zrobić na swoim serwerze Aternos. No to do roboty. Tak jak mówiłem, będziemy to robić na serwerze Aternos, więc na początku włączamy stronę aternos.org, klikamy graj i tu się logujemy. Tak, jak nie macie konta, no ja mam swoje jakieś tam serwery, no to tak, tworzymy nowy serwer. I tu wpisujemy IP tego serwera. Na przykład może być, załóżmy, poradnik kit. Tworzymy. I tu tak, przechodzimy na silnik. I bierzemy Paper Bucket. Tu wybieramy wersję. Ja na przykład na 1.18.2. To instaluję. I teraz wchodzimy tak w pluginy. I w play pisujemy tu players kits. To mi się myli. Player kit. Player. No tak. I tu jest to. Player kits fully configurable kits 1.8.1.19.4. No i tu pobieramy. Teraz tak, jeszcze wpisujemy Essentials X i pobieramy Essentials. Jak mamy już pobrane, to tak, jeszcze najważniejsza rzecz chyba. Lag perms. Pobieramy lag perms. Jak będziemy to już mieli, to teraz tak, przechodzimy w pliki. Wchodzimy w plugins. Jeszcze na początku musimy włączyć serwer, uruchomić, żeby nam się w plikach foldery wygenerowały. Możemy sobie wejść w Minecrafta i dodać serwer. Tam było poradnik kit.aternos.mi. Możemy sobie to nazwać poradnik kit. I tu nam się pokazuje, że serwer się włącza. Jeszcze tutaj możemy sobie po prostu zedytować. Na przykład możemy gruba czcionka i możemy zrobić to jest serwer do poradnika kit. Do poradnika kit.
Na przykład weźmy sobie czcionkę K i szary kolor i jak napiszemy losową, po prostu losowy znak, to będzie nam się tak ładnie tak przewijać jakieś. Ikonę możecie sobie zmienić tam, jakie chcecie. No i tak, czekamy, aż nam się to zrobi. No, wchodzimy. Dobrze, jak weszliśmy już na serwer, to pod komendą ukośnik kit mamy tu takie dwa kity. Kit Iron i kit Diamond, ale na przykład nie możemy nie możemy, bo nie mamy permisji. Do tych permisji jest właśnie lag perms. Że gracze, operatorzy serwera, bo my nic nie zrobimy bez w ogóle operatora. No, to może operator nam się by przydał. I tu są właśnie te dwa kity. A jak my nie chcemy tych kitów, to tak, trzeba... Próbujemy kit edit. Przepraszam, kit delete. Tak, bo mi się pomyliło. I diamond. I kit delete iron. I teraz już na pewno nie powinniśmy mieć nic. Więc tak. Załóżmy, że będzie to serwer box PvP. Więc i weźmy sobie rzeczy. Na przykład będzie kit gracza. I kit gracza będzie miał, załóżmy, takie rzeczy. Skórzaną zbroję, mieczyk, kilof i jeszcze może jedzenie. Pustaka. I tak, wpisujemy ukośnik kit. Create. I tu załóżmy, weźmy kit gracz. Jak wpiszemy kit, to już będzie nam się pokazywał. Weźmy na przykład sobie teraz kit edit i gracz. I tutaj będzie tak, że jak ktoś wejdzie na ten serwer, to od razu dostanie ten dostanie ten kit. No to weźmy sobie, że tak, set auto armor, że od razu się będzie zakładał. No to też możemy. Weźmy sobie set cooldown, czyli co ile czasu będzie można odbierać ten kit. Załóżmy, że 3 minuty to szybka matematyka, 60 to jest w sekundach, czyli chyba tam 300 sekund, jak dobrze pamiętam, to jest 5 minut, więc będzie 300 sekund. Set permission, tu jest player kids, kit gracz, możemy sobie to zmienić na przykład kit gracz i tu będzie kit gracz, permisja, set kit i tu są te rzeczy właśnie, które będą. Możemy sobie tam jeszcze pozmienić. Set kit comments, to tu na razie nic. No i tak. Z tego to tyle chyba. A jeszcze set display item. Możemy sobie to zmienić. Na przykład na drewniany mieczek. Teraz chyba. Tu będzie właśnie. Gracz, kit. Teraz tak, sklearuję sobie i teraz przechodzimy w lag perms. Wpisujemy LP, group i tu jest default. Default
to jest jakby gracz. I Luck Prince właśnie tworzy taką rangę, co moim zdaniem jest bardzo fajne. I ta ranga default, ona się nadaje wszystkim graczom, którzy dołączają na serwer. Więc tak, bierzemy właśnie to default, czy jak to się wymawia. Permission set i tu właśnie kit kropka gracz, bo taką permisję sobie ustalaliśmy. No to weźmy sobie true i teraz tak no, my powinniśmy mieć teraz tą rangę default. Nie wiem, czemu nam się nie pokazuje. Parent set default. Ważne jest to, że jest kit gracza. Możemy sobie na razie brać ciągle. Ale patrzcie. Teraz tak, jak weźmiemy sobie deop, żebyśmy nie mieli już operatora, i jak wpiszemy ukośnik git, to będziemy mogli odebrać właśnie tego kita. Jak widzicie, już nam się założył kit i musimy poczekać 4 minuty. Tam 5. Więc moim zdaniem to jest chyba najlepszy plugin no, do kitów, szczególnie, że jest oparty na GUI, nie na przykład tak jak Essentials, bo tu to jest Essentials, tu są Essentialsy, co jest słabe moim zdaniem. No i to jest mój, no, najlepszy po prostu dla mnie plugin. No to powiem tak. Dajcie subika, komentarz, lajka. No i co mogę powiedzieć? Do następnego odcinka. Cześć.